Dzień dobry Metanoia, dzień dobry przyjaciele Metanoi. Nowy tydzień, nowe możliwości. Posłuchajcie, co będzie się działo w tym tygodniu. Widzimy się w czwartek na szkole modlitwy o godzinie 17. To świetny czas, w którym można odpocząć po całym dniu pracy z Bogiem, posłuchać, co Bóg mówi do nas, albo po prostu Go uwielbić. Przypominam, że po szkole modlitwy jest drugie spotkanie Seminarium Wiary, czyli czas dla ludzi, którzy pragną wejść w formację małych grup Metanoi, pragną się formować, pragną być członkami Metanoi, a nie tylko słuchaczami, tylko przyjaciółmi. Zapraszam Was, przypominam Wam, że przypominam tym, którzy się jeszcze nie zapisali na ten czas, że należało to już dawno zrobić. W niedzielę będziemy mieli kolejne nauczanie służ, prowadź, wyposażaj. Przyjedzie do nas nasz przyjaciel z Głosu na Pustyni, Karol Sobczyk. Karol, jeśli nas słyszysz, zapraszamy Cię bardzo serdecznie i czekamy na Ciebie. To będzie dobry czas nauczania, to będzie dobry czas uwielbienia z Bogiem, także przyprowadźcie również swoich przyjaciół na to spotkanie, żebyśmy mogli uwielbić Boga, bo jest tego godzin. Pragnę jeszcze przypomnieć, że we wrześniu nie mamy mszy o uzdrowienie. Nasłuchujcie w newsach, co się będzie dalej działo w październiku, kiedy z tym ruszamy. Jeszcze jedna informacja na sam koniec. W 22 października w Warszawie jest konferencja Serce Dawida. Jeśli chcesz doświadczyć serca Boga, jeśli chcesz doświadczyć Serca Dawida w nowy sposób i zainspirować się tym czasem, serdecznie Cię na to zapraszam. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie, życzę Wam błogosławionego tygodnia. Trzymajcie się. Witajcie kochana wspólnota Metanoia, serdecznie pragnę Was zaprosić na najbliższe spotkanie uwielbienia 25 września. Będzie ono szczególne i osobiście dla mnie też wyjątkowe, dlatego że będziemy gościć na tym spotkaniu mojego przyjaciela, człowieka z wielką pasją dla budowania Kościoła Jezusa Chrystusa, Karola Sobczyka, lidera wspólnoty Głos na Pustyni. Jesteśmy w cyklu nauczań Kluczowe Wartości. Cyklu, który ma swój podtytuł Służ, prowadź i wyposażaj. I wierzę, że to nauczanie naprawdę wiele zmieni w Twoim myśleniu, w moim myśleniu i w przeżywaniu tematu, który nie jest łatwym tematem, tematu przywództwa. Gorąco Was zapraszam na to spotkanie uwielbienia i na niesamowite nauczanie, które wygłosi dla nas Karol Sobczyk. Bądźcie z nami, zabierzcie swoich znajomych. Serdecznie Was pozdrawiam, niech Bóg Was błogosławi.